Witam. Czym nas dzisiaj Renault zaskoczy? Zaskoczy już za chwilę samochodem, który jest właściwie jedynym egzemplarzem w Polsce w tej chwili, przynajmniej na dzisiejszy dzień. Na razie wygląda tak, w kolorze srebrnym, ale już za chwilę będzie w kolorze innym, ponieważ go oficjalnie odsłonimy. Będzie to wjazd na polski rynek modelu Megane Grand Tour, a więc w wersji kombi nowego Megane. Nowego Megane, który w wersji hatchback mamy już na polskim rynku i już powoli i my, i nasi klienci zaczynają się z nim zapoznawać i zaczynają go lubić, tak jak każde poprzednie Renault. Przypominamy, przyjechaliśmy takim Renault do Poznania, naprawdę jest super, prawie taki sam jak ten sprzed 20 lat, chociaż tu już przyznałam, że tapicerka w tamtym była fajniejsza, ale w tym podobno też jest fajna. I tapicerka też, ale pod maską i w podwoziu tego samochodu no zmiany nieporównywalne w stosunku do poprzednich generacji Megana. W Meganie nasz konstruktor użył technologii, po które sięgnął no, na tą najwyższą półkę. Technologie, które znajdziemy w nowym Megane, są używane do tej pory w Espace, w Talizmanach, w Talizmanie Sedanie czy w Grand Tour, czy w Kadżarze. To są samochody konstruowane na wspólnej płycie podłogowej. Jej cechą wspólną jest to, że można dopasowywać ją wymiarami do segmentu, w jakim konstruktor buduje nowy samochód. Tak więc Megane w segmencie C, w klasie kompaktowych samochodów, używa niemal tej samej płyty podłogowej, co na przykład Espace czy Talisman, samochody klasy średniej i wyższej. A warto o tym wspomnieć, o tej płycie podłogowej, ponieważ ona się wiąże z możliwością zastosowania technologii, właśnie technologii z wyższej półki. Megane wyposażony jest w Multisense, w urządzenie, którego dopasowuje do stylu kierowcy, do jego przyjemności jazdy, więc można wybrać styl jazdy taki, jaki mi dzisiaj akurat odpowiada do mojego dzisiejszego nastroju, do tego, czy się spieszę, czy nie, czy jestem zrelaksowany, czy może właśnie zmęczony, czy jadę po autostradzie, czy może po krętej górskiej drodze, czy właśnie może w mieście, gdzie chcę oszczędzać paliwo i emitować jak najmniej spalin. A mogę jeszcze wspomnieć o skręcanych tylnych kołach w samochodzie. Nie żartuję, proszę Państwa, w samochodach skręcają się teraz tylne koła, co nie znaczy, że przednie się nie skręcają, że skręcają się też, ale tylne pomagają przy manewrach albo przy pokonywaniu łuków z dużą prędkością. To wszystko jest ogarnięte tym, że systemem Multisense, który Renault do tej pory stosowało w samochodach klasy wyższej, a teraz znajdują się one także w Meganach. No i jeszcze to, co najważniejsze w samochodzie, powiedzmy o silnikach, bo przecież Renault w rankingu Brytyjczyków jest na pierwszym miejscu pod względem niezawodności silników. Jakie silniki w Meganie? Pod maską nowego Megana znajdziemy silniki o mocach od 100 poprzez 115 do 130 koni mechanicznych benzynowe, to są silniki z turbodoładowaniem, oraz wysokoprężne od 90 do 130 koni mechanicznych, chyba że stoimy przy sportowej wersji GT pod maską, której pracuje 205-konna jednostka benzynowa turbo, albo wersja wysokoprężna dla miłośników szybkiej jazdy, ale na dieslu. Silnik o mocy 160 koni mechanicznych, twin turbo, silnik z podwójną turbosprężarką. Jedna daje nam naprawdę duży odpał przy ruszaniu, druga dołącza się dopiero wtedy, kiedy z dużą prędkością potrzebuje przyspieszenia. Obydwie razem się wzajemnie uzupełniają. Silnik twin turbo daje tutaj do samochodu usportowionego, daje możliwość naprawdę dużej frajdy za kierownicą. No i teraz wiadomość dla naszych widzów. Jest taki w parku prasowym? W parku prasowym jest wszystko, czego redakcja ode mnie zażąda, do Waszej dyspozycji. To uwaga, uwaga, ogłaszam, niedługo z silnikiem twin turbo będzie Renault. Jedziemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Thank you.